Zapnijcie pasy. Zaproście znajomych, ponieważ światła pojawiły się nad głowami zawodników. Jest ich w tym momencie 5! Czym jest ścigałka? Niespotykane sportowe emocje. Próbuje Dziuk, oj to się może nie udać, Dziuk! Po prostu cóż to był za atak! Najwyższy krajowy poziom rozgrywek. Drugie, zabagło, za jego plecami. I o 3000 przegrywa z Kamilem Stachurą. Telewizyjnej jakości transmisje. Dziś otwieramy drugą setkę zmagań w najwyższym splicie ścigałka Online League. To tylko zalążek tego, co czeka na was w naszym świecie. Na finish, pora zapisać ostatnią stronę w tym sezonie. Broni się bardzo mocno, zabagło, otwiera DRS Krutyj, otwiera ten DRS i wysuwa się na zewnętrzną. Patryk Krutyj obejmuje prowadzenie, chociaż drobnym uślizgiem na wyjściu drugiego zakrętu i do czwórki będą już dojeżdżać side by side. Soćko na miejscu pierwszym, Szymański drugi. Nie ma żadnej odpowiedzi, nie ma szansy odpowiedzieć w tym momencie Eryk Szymański, bo Olaf Soćko cały czas naciska. Olaf Soćko jest w tym momencie niepowstrzymany. Poczujecie u nas piękno motorsportu, poznacie charaktery naszych kierowców, a także zostaniecie wprowadzeni do całego świata przez dziennikarzy z naszego studia wyścigowego. Wszystko to w wirtualnym świecie e-sportowej rywalizacji. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy na podsumowanie rundy trzeciej. Free Wide, wjeżdżamy do pierwszego zakrętu z kierowcami Alpine Ferrari. A to jest coś sensacyjnego. Nikt się tego nie spodziewał. 14 rund. Nie ma gdzie wyprzedzać, to jest koniec możliwości tych bolidów. Niebywałe zwroty akcji. Patryk Molo, skąd to się wzięło? Łzy porażki. Czuję ogromny zawód do tego, co zrobiłeś. Siema, bo wiem, że to słyszysz. Jeden mistrz. Mistrzem jest oczywiście nie kto inny jak Olaf Soćko dla drużyny Alfa Romeo Racing Orlen. Po wielu latach na tyle stawki Alfa Romeo zamyka sezon 8 z podwójną koroną. Witamy w Ścigałka Online League.